burzowe. Blisko. Tak, niewiele brakowało, żeby stłukła szybę sklepu z zabawkami. Ale cieszę się też, że ty jesteś cała. Dzieciaki, chowamy się w tym sklepie. Idealnie. Dziwne emoroboty. Ci pogodyni? Za chwilę im pokażę ducha kosmicznych świąt. Hej, no co? To nie był znowu aż tak zły tekst. Skoncentrowane emocje mogą być emitowane z tych magicznych obiektów. Ich destrukcja byłaby dołująca. Ten jeden raz. Muszę się zgodzić. Zasypuje nas. Kontynuujmy. Ci goście nie wiedzą, jaki sklep wybrali. Pora powalczyć ze śniegiem wodą! Z góry pana za to przepraszam! Gwen, muszę cię poprosić o coś bardzo ważnego! Do usług! Mogłabyś się tym zająć? Nie chcę ryzykować, że się zniszczy, bo jeszcze zapomnę, co też chciałbym dostać. Zabawki, wiadomka. Takie podejście rozumiem. Wróćmy do niegodziwców. Miękkie stworzenie o olbrzymich rozmiarach. To ma być przerażające czy rozczulające? Nie ma we mnie emocji, więc nie mogę tego ocenić. Zniszczyć na wszelki wypadek. Ha! Zostawcie mi siaczka w spokoju! Ty? To nie jest miła niespodzianka. Ręce precz od zabawek! Twoje uczucia bardzo nas zachęcają do destrukcji. Czułbym się usatysfakcjonowany, gdybym cokolwiek czuł. Chyba nie rozumiecie atmosfery świąt. Zademonstruję wam ją. Jeśli inni mieszkańcy miasta również tak cenią te przedmioty... Ich zniszczenie wygeneruje nam nieskończoną ilość energii. Pójdę przodem i zbadam teren. Zgoda. Ogromna liczba zabawek by mnie przytłaczała, gdybym nie był bezuczuciowym robotem. Co za bzdury! Potwierdzam. Te przedmioty w żaden sposób nie zapełniłyby tęsknoty, którą mógłbym czuć za dzieciństwem. Za to będą bardzo dobrze wybuchały. Pluszaki jeszcze jakoś przełknę, ale nie pozwolę! Nie pozwolę, żebyście zadzierali z moimi zapaśnikami sumo! Twoja emocjonalna reakcja na ich zniszczenie została przewidziana. Oto świąteczna dostawa! Cicho noc! Ha! Pobaw się z misiem? Hej, potrz! Rzucasz misia, chyba że masz ochotę na szybką kopię! To są jakieś żarty! Nie widzę tutaj żadnych żartów! A! Hej, ani się basz! I mam cię!